Okej, okay, witam moi drodzy. Dzisiaj będzie kolejny filmik o przesyłce z AliExpressu. Tym razem przyszła do mnie, przepraszam, przyszła do mnie już paczuszka, na którą tak chyba najbardziej czekałem. Pokażę wam, co sobie zamówiłem. Mianowicie to jest takie urządzonko do pomiaru właśnie z jaką częstotliwością na przykład działają nam rezonatory kwarcowe. Tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, nawet ta płytka posiada taki rezonator 20 tysięcy. Oznaczenie jest na niej. No a jak tutaj widać, ona mierzy od 1 Hz do 50 MHz. Także podejrzewam, że te rezonatory kwarcowe, które są na jakichś takich układzikach, jak właśnie na przykład w tym odbiorniku Logitecha, bez problemu to zmierzy. Pokażę, z jaką częstotliwością on działa. Co prawda, taki rezonator kwarcowy jest sterowany przez procesor, także załóżmy, że mamy 20 tysięcy, tutaj jest, nie wiem, 20 Hz, to może na przykład działać z niższą częstotliwością, to właśnie jak mówię, jest zależne od procesora, jak on sobie tam akurat ustawi. I powiem wam tak, no przesyłka bardzo szybka do Polski, bo jeżeli sobie wejdziemy na Alipaczkę, to 20 stycznia zamówiłem już na AliExpressie, a doszła do mnie dokładnie dzisiaj, 29 odebrałem ją po godzinie 17 jakoś chyba. Także 9 dni, mega szybka, oczywiście AliExpress standard shipping, jakby że inaczej. Szybko paczuszki przychodzą, to jest jeszcze opis. Jak to wszystko działa. Jest coś tam, 5 precyzyjnych rezolucji, rozdzielczości, znaczy się. Tutaj jest pokazane mniej więcej, o co chodzi. Postaram się potem w ogóle to przetestować. Aha, i to jest chyba płytka DI, czyli będę musiał sobie wszystko lutować samemu, składać ją. Ale jak widać, tutaj nic skomplikowanego nie ma. Także żaden problem. No nie ma nic skomplikowanego, nawet nie ma żadnych elementów SMD. Są jakieś takie kondensatory, rezystory duże. Także i wyświetlacz. Pięciosegment. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć segmentów. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj tylko zdjęcia, jak to wygląda na większych zdjęciach. No i cena właśnie, jeszcze zobaczmy sobie cenę. Nie chcę mi pokazać w ogóle, jakoś dziwnie. Przełączyłem się niby na polskie. PLN, Polish złoty. A pokazuje mi po angielsku, bez sensu. Coś się skopało na AliExpressie. No i to trzeba będzie składać, bo tutaj widać, że jest sama płytka z elementami. Także zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Jakieś komentarze tutaj są w ogóle? Chyba gdzieś na górze. Zobaczmy sobie jeszcze z ciekawości, czy są tu komentarze. Pokaż zamówienie w języku angielskim. Pokaż. Aha, bo to już nie jest ten. Chyba dostępne. To teraz mi powinno pokazać. Dobrze, no teraz jest już za 17,99 zł plus wysyłka była z Chin. Oczywiście tak wam powiem, nie wybierajcie tego, bo będziecie czekali przynajmniej miesiąc, jak nie dłużej. 3,66 zł. No standard shipping. Warto dopłacić do tej opcji i macie bardzo szybko przesyłkę, tak jak widzieliście, 9 dni z Chin do Polski. Super. Cieszę się. No 17 zł. Czyli 20 zł za taką płytkę w Polsce. Ile ona na Allegro kosztuje? Musiałbym sprawdzić i wiecie co? Sprawdzę z ciekawości, żeby tylko wam pokazać porównanie, jaka jest różnica pomiędzy przesyłkami z Chin, a jakie są w Polsce ceny. Także ja robię na chwilkę pauzę i się szybko przełączę na Allegro, spróbuję wyszukać takiej płytki samej. Zobaczymy, po ile chodzą u nas. Słuchajcie, nie udało mi się znaleźć czegoś identycznego, ale można powiedzieć, że praktycznie do tego samego to służy, też 1 Hz, 50 MHz za 68 zł. Tylko ja jestem ciekaw, czy tu jest dostawa z Polski, czy to jest z Chin, bo to też jest bardzo ważne.
I zobaczmy sobie dostawę. Tu będzie pisało wysyłka z Łodzi Polska. A no to czyli okej, powiedzmy, że to jeszcze jest fajnie, bo jakby pisało z Chin, no to wtedy byśmy czekali też nie wiadomo ile, a cena i tak by chyba była wyższa niż jakbyśmy zamówili sobie bezpośrednio z AliExpressa do Polski. No widzicie, jaka jest różnica. No tutaj jest za 68 zł, czyli ja bym miał praktycznie trzy takie urządzenia, jakbym zamówił sobie na AliExpressie. Tyle, że tutaj jest jeszcze w obudowie takiej akrylowej, tak? A generalnie jest ta sama zasada, także można sobie teraz wykalkulować. I powiem wam takie coś, jeszcze interesuje mnie coś takiego, taki oscyloskop. I tutaj on jest za 40 zł tanio, tylko jestem ciekawy, czy to jest w ogóle z Polski wysyłka. To jest z Łodzi. O, muszę sobie dodać do. Jest paczkomatem. No to słuchajcie, no to powiem szczerze, że jak jest z Polski wysyłka, to nawet jest jeszcze cena do zaakceptowania. Bo chyba nawet nie wiem, czy nie kosztuje troszeczkę mniej na AliExpressie, ale jeżeli jest wysyłka z Polski, to lepiej się opłaca już chyba kupić to tutaj na Allegro i mieć to o wiele szybciej. Bo są właśnie takie sytuacje, że można kupić na Allegro z wysyłką z Polski, także cena nieraz nie jest jakaś taka wygórowana, że biorą sobie tam nie wiadomo ile prowizji. Powiem wam, że muszę sobie to dodać do obserwowanych. Dostałem jakiś komentarz na YouTubie, teraz widzę. Aha, dobra, potem sobie zobaczę. Także to tak na marginesie wam pokazuję taki oscyloskopik. No, przydałby mi się, nie powiem, że nie. Do zabawy na sam początek, żeby poogarnąć troszeczkę tematów z oscyloskopem, bo powiem wam, że kiedyś jak usłyszałem słowo oscyloskop, to się aż wystraszyłem samej nazwy, a co dopiero jak zobaczyłem te oscyloskopy takie na tych kineskopowych jeszcze monitorach, to już w ogóle myślałem sobie, wow, inny kosmos po prostu, nie? Dobra, przejdźmy sobie na kamerkę i rozpakujmy w końcu tą paczuszkę, żeby zobaczyć coś w środku ciekawego. Jak zwykle standardzik, sobie ją rozetniemy. Zobaczymy, jak to nam tutaj Chińczycy spakowali. W środku już nic nie ma. Powiem wam, że spoko. Pięknie zapakowane, zgrzana ta torebka, także ją musimy sobie też otworzyć. Ja sobie wezmę do tego celu nożyczki, żeby to ładnie tutaj rozciąć bez problemu. No i zaraz sobie zobaczymy, co jest w środku. No nie mówcie, że jeszcze nie rozciąłem to dobrze. Okej, dobra, poszło. Także wysypujemy elementy powoli. Bardzo delikatnie, żeby nie powypadało to gdzieś na podłogę. Powiem wam, że wszystko już jest wyciągnięte. Zapalimy sobie chyba troszeczkę światła, żeby było może lepiej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Biała dioda, oczywiście. Dobra. No, troszeczkę jest lepiej. Sam wyświetlacz pięciosegmentowy. Zobaczcie. Coś takiego. Czekajcie, nam troszeczkę jaśniej może. Widzicie, jak to wygląda? Nabity jest na taki styropian po prostu. No fajnie, a tutaj widzicie, że mamy nóżki. Wyciągnijmy sobie w ogóle te. Zobaczmy, jakie one są. Wszystko jest prosto. Nie no, elegancko. Powiem wam, że nawet fajnie to zabezpieczyli. Jeszcze nie widziałem, żeby tak styropian ktoś wkładał, ale chyba bardzo dobra opcja jest. Wszystko jest prosto. Nie ma żadnego uszkodzenia na tych. Także wyświetlacze od tych cyferek są w jak najlepszym stanie. Same gniazdo na mocowanie tego całego procesorka do płyty. No i oczywiście tu mamy takie elementy jak rezystory, diody. Diody, jakiś widzę tutaj jest tranzystor. Tranzystor dokładnie. Coś takiego.
Nie wiem, czy złapię tutaj tą nazwę. Postaram się może. O, widzicie, S901B. Zaraz przeczytam, to wam powiem dokładnie. S9018 chyba. 9018 H331. To jest taki tranzystorek jakiś. Sam układ to jest coś takiego. Powiem wam, że teraz działam na telefonie Samsung S6 z kamerki. Widzicie ten obraz? On nie ma takiego super makra, ale troszeczkę jak powiększyłem ekran, to powiedzmy, że to mogę jeszcze troszeczkę wam lepiej pokazać. No i widzimy, tutaj mamy PIK 16F628A. Taki układzik, który zarządza tym wszystkim. Oczywiście tutaj sobie rezystorki położymy na bok. No i powiem wam, że tych tranzystorów jest troszeczkę więcej, bo są nawet jeszcze dwa dodatkowe. O ile to są tranzystory, dobrze, czy poprawnie mówię, nie? Od tego trzeba zacząć. Ale popatrzcie się, tu w ogóle nawet nie ma żadnej instrukcji obsługi, gdzie co mocować, tak jak w tamtym, nie? Tutaj powyjmowałem to, tutaj nie ma nic. W środku też nie ma. Wow, to będzie ciekawe. Jestem ciekawy, czy jest płytka na tyle opisana, czy może gdzieś tam na tym opisie tego przedmiotu jest jakiś link do instrukcji, jak to montować. Dobra, słuchajcie, ja tu muszę sobie delikatnie wszystko posortować. Także mamy trzy, powiedzmy, tranzystory. Jedno wejście, o, malutkie jest takie. Dosyć niestandardowe, bardzo małe. Nie wiem, czy wejdzie normalny jack od zasilania. Tu jest troszeczkę mniejsze. Zaraz sobie jeszcze chyba z ciekawości wrócę do opisu. Poczytam, czy tam nigdzie nic nie pisze. Rezonator kwarcowy o takich parametrach 20. No i co? Mamy tutaj przełącznik. Taki. Najzwyczajniejszy, prosty. To sobie damy tutaj. To tu. To tu. No i jeszcze mamy. Co to jest? To jest chyba. To jest jakiś ten gniazdo, do którego podłączamy, powiedzmy, tą sondę całą naszą. I sama płytka, wykonanie też jest dosyć gruba. Nie wygląda na jakąś taką totalnie beznadziejną. Ładnie wykonana jest, nie powiem. No i tutaj mamy oznaczenie, czyli wszystko jest opisane na płytce. Nie ma czym się przejmować, żadną instrukcją w sumie. Bo tu mamy w D1, D2, D3, D4, 1K, 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 1K. No to czyli tutaj same 1 kilo rezystory idą. Tu jest zasilanie DC 5 V i do 9. Fajnie, bo będę mógł sobie na przykład podłączyć pod USB-ka czy powerbanka nawet, podejrzewam. I opis mamy następujący. 22 pikofarady. I powiem wam tak, no tutaj są akurat kondensatory, które nie wymagają żadnej polaryzacji, także nie ma co się przejmować. Tu jest 10 kilo. Jedynie miernik będę musiał mieć, żeby sobie sprawdzić, który to jest 10 kilo, a który to jest 1 kg. Chociaż powiem wam, że ile tu są? Dwa są luzem, czy nawet trzy. Trzy są luzem. To zobaczmy sobie, mamy 1K jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli to będą te. Znaczy 4, 5, 6, 7, 8, no to nawet jest więcej, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jest 1K. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i 9 jest tutaj. 9, 9, 1K. Potem mamy 100K, 10K, 10K, czyli 3. 100, 100K i 2K. 100K i 10K.
Czyli okej, zgadza się. 8, 9 są. Tutaj mamy 4, 1, 4, 8. 4, 1, 4, 8. Co to dokładnie jest? 4, 1, 4, 8. Zobaczmy sobie. Ale to wygląda mi na diodę jakąś. 4, 1, 4, 8. No. Tu wiem, że będzie na pewno przycisk koło tej diody. 4, 1, 4, 8. Zobaczcie. Tu będzie ten przycisk. Ale, ej, słuchajcie, no diody tutaj nie widzę żadnej. 4, 1, 4, 8. Same kondensatory. Aha, czyli to będą te z tych tutaj diod. Diod. Podejrzewam. Cztery diody mamy na płytce. Zobaczmy sobie, gdzie one są. Tu, 4, 1, 4, 8. 4, 1, 4, 8. X 3 razy 3. No a ta tutaj nieopisana jest. Dobrze mówię? No, chyba jest nieopisana. Powiedzcie, czy ja źle tutaj coś odczytuję? X3, 4, 1, 4, 8. Ta na górze jakby jest nieopisana, bo chyba 9, 90, 14 to co jest do tego, czy do tej trzeciej? Może być do tej trzeciej. 4, 1, 4, 8. No dobrze, zobaczymy sobie to jeszcze na obrazku, tam na AliExpressie. Ok. Czyli mamy trzy te tranzystory. To tyle, jeżeli chodzi o samą zawartość tego. Myślę, że nie będzie tutaj żadnego kłopotu z polutowaniem tego wszystkiego. Ok, ja sobie, wiecie co, wejdę jeszcze raz na AliExpressa, żeby zobaczyć dokładnie, zobaczyć... ten cały. Ale gronie. Okej. Dobrze, tu mamy te. Aha, no to są, dobra, widzicie? Nawet sobie zobaczmy obrazek z ciekawości. Tak, tutaj mamy trzy diody. Tu jest czwarta. Tu mamy jeden, drugi. Trzeci jest tutaj. Tu jest te gniazdo. Także nawet po samym zdjęciu można bez problemu sobie to wszystko porobić. 104, 22 pico, 22 pico, 102. Nie ma żadnego problemu z porobieniem tego. Tutaj 22 pico. Przełącznik. Tylko poczekajcie, chcę zobaczyć jeszcze, czy jest tutaj w ogóle jakiś gdzieś opis, jakiś link chociaż do jakiejś tej, ale nie ma. Liczba komponentów jest niewielka, wszystkie proste komponenty, instalacja, uruchomienie są proste. Aha, zestaw zawiera miernik, aha i tutaj jeszcze uwagi, z względu na inny monitor, świetny, a to ok. Dobra, to rozumiem, że się tam zasłaniają, że każdy monitor wyświetla inaczej, kolory i tak dalej. Chyba, że jak byłbym daltonistą, no to wtedy mógłbym mieć problemy z jakimś tam odróżnieniem kolorów. No i oczywiście tutaj cały wysyp różnych innych, więcej do polubienia rzeczy. Te są fajne, te stery USB, bardzo fajne. O, to też jest dobre. 5,30. Fajne. 10 zł, też tanio. No, fajne, fajne, nie powiem. Czyli nie, nie ma żadnej tutaj, nie ma żadnego linku do instrukcji, jak to zamontować, tylko jest po prostu, powiedzmy, takie zdjęcie, którym możemy się posiłkować. No i oczywiście musimy mieć swój ten miernik, żeby posprawdzać, jak to w przypadku rezystorów, żeby się nie walnąć, zrobić to
Wszystko raz za pierwszym razem. Także co? Lutujemy sobie chyba, nie? Sobie zrobię na chwilę pauzę i chyba wyciągam lutownicę i zlutuję to wszystko, żeby sprawdzić, czy to działa, czy wyświetla się coś, jak podłączę zasilanie. Specjalnie do tego celu nawet sobie kupiłem baterię 9-woltową, żeby ewentualnie sobie podłączyć pod taką bateryjkę. Dobra, robię pauzę, rozkładam lutownicę i jedziemy z lutowaniem przy okazji. Słuchajcie, lutownica już jest podłączona. Kalafonia, cyna jest przygotowana. I teraz sobie z ciekawości sprawdzę sobie te tutaj trzy rezystory, który to jest 10, a który 100, 100 kilo. Także włączam sobie mierniczek na powiedzmy 600 kilo. I teraz sprawdźmy, ile ten rezystor ma. To jest 10 kilo. To sobie położymy go tutaj na bok. 10. To jest 100 kilo. Czyli to będzie powiedzmy gdzieś tu na boku. No i tutaj mamy 10 kilo. Czyli to są te 20 kilo. Sprawdźmy sobie teraz, te trzy mają, o ile one mają dokładnie. 1 kilo, no, czyli to są to jednokilowe, czyli to jest 9 tych jednokilowych. Z ciekawości, wiecie co bym sprawdził? Te tutaj rezystorki na mierniku, tym takim LRC, czy jest wszystko w porządku. Sobie zobaczę, gdzie mam. Jest tutaj, nawet jest bateria podłączona, wszystko jest. Także słuchajcie, zrobimy sobie taki mały test przy okazji tego mierniczka. Sprawdzę na nim te trzy tranzystory, czy one są sprawne. Co pokażę w ogóle? Miernik. Odlegnę sobie troszeczkę nóżki. Ok, wkładam pierwszego, żebyście to widzieli też, nie? Będzie fajny teścik. Przy okazji ktoś sobie zobaczy, jak działa taki miernik RLC. Teraz robię tak. Włączam sobie na jedyneczkę, żeby bateria była już podłączona, zamykam tutaj i testujemy. Testing. I mamy wynik. Coś takiego. PDMOS. Zobaczmy sobie następny. Tylko troszeczkę sobie nóżki odegnę, tak żeby można było sobie tutaj podpiąć fajnie. Ok. Lecimy z następnym. NPN. Ten już inny jest. Ten jest NPN. Może wyłączę na chwilę światło, żeby to było lepiej widać. No dobra, powiedzmy tak, NPN wgrywa, które są nóżki i tak dalej. I tego trzeciego zobaczymy, jak pokaże nam. Bardzo fajny ten miernik jest RLC. Każdemu polecam, elektronikowi, amatorowi, nie tylko. No i zobaczmy sobie, co pokaże mi teraz tu miernik. NPN, czyli tamten jeden. Mamy jakiś troszeczkę inny. Jeszcze sobie zobaczę z ciekawości raz. NPN, dobra. To ten był inny? Czy może jakaś była omyłka ze strony miernika? Nie, ten jest inny. Zdecydowanie. PDMOS. 1,4. Tutaj ma nawet napisane 4,4 mA. VGS równa się 64 V. Wow. Nawet nie wiem, powiem wam szczerze, o co chodzi z tym VGS-em. Jezu, jeszcze zagrałem niechcąco nóżki w tym. Dobra. Zobaczmy sobie z ciekawości, jak on sobie poradzi z kondensatorami. Wkładam pierwszy kondensator, który ma oznaczenie 104. No i przekonamy się, co nam pokaże miernik RLC. Pamiętajcie, 104 włożyłem, kondensator.
No i pokazał nam 105. Kurczę, no. Dlaczego mi nie pokazujesz ten? Może zrobię troszeczkę oddalenie, żeby pokazywał dokładniej. Albo muszę tapnąć teraz na tym. O, no, jak palcem dotykam. Widzicie? To jest kondensator 104. Także zobaczmy sobie jeszcze następny. Poławię się troszeczkę tym mierniczkiem. Tutaj wyciągnąłem teraz o oznaczeniu 102. To nam pokaże teraz 102. Badamy, testing. No i super. Jeszcze raz. Pięknie pokazuje to. Naprawdę. A ciekawe, co by się stało, jakbym włożył tego krystalu oscylatora. Raczej rezonator kwarcowy 20 ten, ale nie zbadam go, nawet nie chcę wkładać, bo może go uszkodzić, także nie będę tutaj eksperymentował w ten sposób. Teraz zobaczmy sobie te kondensatory, tutaj mam 22 coś. Te ceramiczne takie, one są bardzo wytrzymałe, one są, można je często i gęsto znaleźć w takich starych radiach. 43 pikofarada. Tu pisze ile? 22 na nim jest napisane. 22 mi pokazał ten 43, tak? A sprawdźmy, ile pokaże nam miernik z ciekawości. To teraz muszę się przełączyć na ten. Ile pokaże unit? Zrobcinek 008 nanofarada? Czy coś mi nie działa? Czekajcie, muszę poprawić sondy. Jeszcze raz, kondensatory. No coś mi tutaj ten nie chce. Jakbym wziął tego żółtego, sprawdził, co pokaże. 103, 104, ok. A ten? No dobrze, dobrze pokazują. Dobra, słuchajcie. Co tu jeszcze by ten? A jak wezmę następnego, jakiegoś innego? Zobaczymy tego. No popatrzcie, to ten miernik Unita coś nie za bardzo chce jakoś sobie poradzić. A jak wkładam do tego miernika RLC, to pokaże mi 43 piko. A włożyłem ile? Tutaj jest 22. Na tym 22, 22. Na tym jest 22. I na tym jest też 22, czyli są 4 te po 22. Zobaczmy sobie z ciekawości, gdzie one idą tutaj na tej płytce, nie? 22 jest. 1, drugi, trzeci. Raz, dwa, trzy. I gdzieś jeszcze jeden jest. Raz, dwa, trzy. No jak to tylko trzy, a są cztery? Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie w lutowaniu. Także włączam sobie światło. Teraz znowu muszę tapnąć, żeby ostrość była. No i lecimy z tym tematem. Już sobie tylko tutaj zrobię jedną rzecz, namoczę gąbkę. Powinien mieć chociaż wodę jakąś destylowaną, a nie mineralną, polewać na tym. I od czego sobie tutaj zacząć najlepiej, powiedzcie mi. Może najpierw od tych segmentów. Powiedzmy, że Chińczyk umieścił to w ten sposób, tak? I w ten sposób też przylutuje, chociaż nie ma to żadnego znaczenia, czy bym tego ułożył tu, czy tu, bo to jest wszystko jedno i to samo. Także zaczniemy sobie od
wyświetlacza, żeby potem sobie lutować. Tylko jeszcze jedna kwestia jest, bo tu są. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli trzeba troszeczkę się namęczyć w ten sposób, że powiem wam, o co chodzi. Popodginać troszeczkę, bo nie chcą wejść tak perfekcyjnie, super od razu, czyli trzeba będzie pobawić się w odginanie minimalne tych. Dobra, słuchajcie, ja robię pauzę, żeby to na razie tak długo nie trwało. Postaram się włożyć wszystkie te segmenty i potem polutować to. Dobra, słuchajcie, włożyłem. W sumie to nawet nie ma większego problemu przy tym wkładaniu tego. No i teraz mnie czeka no, dosyć sporo tego, bo to jest 5, 10, 15, 20, 25, 50 tych pól lotowniczych do przylotowania. Także lecimy z tematem. I co najlepsze jest, one trochę tutaj wystają. Fajnie by było, jak one by były troszeczkę krótsze, żeby można było tylko je potem skrócić. Zastanowię się też nad tym, czy nie poucinać ich, czy zostawić tak, jak jest. No i obudowa by się do tego jeszcze, powiem wam szczerze, przydała jakaś. Coś pokombinujemy. Może z czegoś tam zrobię jakąś obudowę, żeby chociaż to nie dotykało od spodu nigdzie tam różnych elementów. No i co, lecimy sobie z lutowaniem tego. Co, spróbować wam dać większe powiększenie na tą płytkę? Postaram się dać, tylko nie wiem, czy to będzie dobra jakość. Chociaż nawet ten Samsung ma te powiększenie. Tutaj co było? Chyba 10 kilo. Dobra. Także ja sobie polutuję to. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawego. Pierwsza nóżka przylutowana. Powiem wam, że spoko. Wyszło. Ładnie. Nie pokazuję wam tego pod mikroskopem, bo już mi się nie chce rozkładać tego wszystkiego. Dobra, słuchajcie, ja robię pauzę, polutuję to wszystko, żeby nie trwał ten filmik 5 godzin, a już pół godziny nagrywam. Ok, dla ciekawskich powiem wam tak, że ja sobie będę to lutował pod stereoskopowym takim Aomekie kupionym kiedyś na AliExpressie. Za tą cenę genialne to jest, do cyfry po prostu, no cyfra nie ma co porównywać, cyfry do takiego chociażby mikroskopu, a co dopiero mówić o jakimś takim już lepszym za 1000-2000 stereoskopowym z możliwością montażu kamery. Także ja idę sobie robić pod tym, kładę tutaj sobie płyteczkę, tu nawet jest oświetlenie, od dołu można sobie włączać przyciskiem. Także powiem wam, że pracuje się 100 razy lepiej na takim czymś niż pod cyfrą. Także widzimy się, jak ja sobie to porobię. Słuchajcie, już te wyświetlacze są polutowane metodą. O, jeszcze mi odpadło. Metodą żadnego topnika, tylko po prostu sama ta cyna. Powiem wam, że spoko. Wszystko, mam nadzieję, są. No, jeszcze brakuje mi tego, że mi coś tam spadało. Mam tylko jeszcze nadzieję, że dobrze je wlutowałem, że jest kropka po prawej stronie na dole. Aż się boję. Muszę sprawdzić na zdjęciu na AliExpressie, bo jeżeli będzie odwrotnie... Jezus, jest, kamień serca mi spadł. Jakby ta kropka była gdzieś na górze, to teraz sobie nie wyobrażam przelutowywania tego wszystkiego. No nie, to by była masakra, powiem wam. Także od siebie dodam, sprawdźcie, gdzie ma iść kropka przy takim wyświetlaczu, w którą stronę, bo jak polutujecie na odwrót, to potem współczuję po prostu tego odsysania tej cyny z drugiej strony. Dobra, słuchajcie, to mam wlutowane, teraz wlutowałbym sobie może to gniazdo.
na ten procesor, sobie zobaczę, jak tu jest mniej więcej. Tu jest w tą, tu nawet nie ma pokazane, ale jest w prawą stronę jest tym wcięciem, także tak, ale głupi jestem. Nie, po prostu kombinuję jak koń pod górę. Czyli teraz sobie wlutujemy tą stronę. Może ja sobie zrobię w ten sposób. I tutaj jest od prawej strony te wcięcie takie, że układ ma iść poprawnie tylko w jedną stronę. Nie można go podłączyć na odwrót, bo prawdopodobnie zrobimy zwarcie i spalimy ten cały układzik. Dobra, to lecimy sobie z dalszą zabawą w lutowanie części do tego. I potem Wam już chyba pokażę na samym końcu, jak już jest wszystko polutowane i sprawdzimy, czy to się włącza, czy działa. Dobra, słuchajcie, jestem na etapie już wlutowania tutaj tych segmentów, rezystorów. Teraz zostały mi te trzy, jakby powiedzmy to nazwijmy, tranzystory. Sobie tak poukładałem. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj na zdjęciu. I powiem Wam tak. Tworzyłem WLC niepotrzebnie. Widzicie, że tu jest 9018, to jest pierwszy. 75,50 to jest drugi i 90,14 to jest trzeci. I wszystkie mają oznaczenie, że tutaj jest takie zaokrąglone, tu jest płaskie. Także nie ma jakiejkolwiek mowy o pomyłce, że możemy je wlutować odwrotnie. Także ja teraz sobie wszystkie trzy wlutuję, tak jak powinny być. Jeszcze raz tylko pokażę Wam puteczkę. Zrobimy sobie ostrość lepszą, jeżeli się uda. O, jest. No i widzicie, że 90-18 brzuszkiem do przodu, 75-50 brzuszkiem do góry, no i tutaj 90-14 brzuszkiem w lewą stronę. I w takiej kolejności, jak teraz tutaj mam je na tym, sobie wlutuję. Także nie ma żadnego problemu, lecimy dalej. Słuchajcie, warto się zatrzymać tutaj na chwileczkę przy tym rezonatorze kwarcowym, którego teraz będę chciał wlutować. Tak naprawdę tutaj dowiedziałem się od pewnej takiej bardzo mądrej osoby, że taki rezonator kwarcowy nie ma znaczenia, czy go wlutujemy w tą stronę, czy w tą stronę. I tak będzie działał, ale wlutuję go tak, jak jest na zdjęciu, czyli te 20 tysięcy od lewej do prawej w ten sposób. Czyli powiedzmy, że zrobię to książkowo, tak jak to Chińczycy mają tam na zdjęciu. Ale mówię, czy będzie w tą stronę, czy w drugą, on i tak będzie działał. W przypadku akurat takich rezonatorów kwarcowych z dwoma nóżkami. Także lecimy dalej. Już jak widzicie, trochę tych elementów polutowałem. Już niedużo zostało, zaraz kończymy powoli. Ok, słuchajcie, teraz będzie taki dosyć ważny motyw, bo będę wlutowywał te diody tutaj. Jak widzicie, pierwszą diodę, którą mam sobie do wlutowania, jest to dioda 4148. Sobie muszę znaleźć pod mikroskopem oznaczenie tej diody 4148. Także robię na chwilkę pauzę. Dobra, słuchajcie, akurat pierwsza z dioda, którą wyjąłem z tego tutaj takiego paska, jest 4148. Ale z ciekawości sobie sprawdzę na tym moim wynalazku, ile mi pokaże tutaj miernik, jakie wartości tej diody w ogóle tak chcę zobaczyć. Zaraz wam to pokażę dokładniej. Jeszcze raz. Dioda 4148 ma oznaczenia takie UV 705 mV, C równa się 14 pikofaradów. Także to jest dioda 4148, którą sobie wlutuję w to miejsce tutaj.
Słuchajcie, i tutaj już jest ważna polaryzacja, czyli tym paskiem czarnym do lewej strony tutaj. A żeby Wam pokazać dokładnie o co chodzi, przełączę się na Firefoxa, na to zdjęcie, która to będzie dioda. To będzie tutaj ta pod rezystorem. Jak widzicie, tutaj jest czarny pasek po lewej stronie. Te mają wszystkie na górze. Także lecimy sobie teraz z tymi diodami i potem z tymi trzema tutaj. Słuchajcie, teraz będzie ode mnie taki mega pro tip, bo ktoś może się pomylić, o co chodzi z tym X3. Gdzie jest ten element X3? 4848. Po prostu Chińczyk razy 3, czyli 3 sztuki 4148 wchodzą tutaj. A tutaj czwarta 4148. Także może być taka zmyłka, ktoś sobie pomyśli, kurde, tutaj X3, okej, ale co to jest ten X3, a tu w ogóle nieopisane. Także jak już wiecie, 48, 4148 razy 3 po prostu. O to się rozchodziło. No, w sumie tak nie powinno być, ale w sumie nie zmieściliby tego napisu, tak? Tutaj, czy coś. W sumie mogliby zmieścić, tylko żeby był trochę pod tym wyświetlaczem. Albo zaoszczędzili trochę na farbie. Dobra, to jeżeli to tyle, jeżeli chodzi o te diody, żeby ktoś po prostu nie miał też takiej rozkminy jak ja. Co to jest ten X3, a tu razy 3 po prostu. Także lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, wszystko już jest polutowane. Co ciekawe, powiem Wam, że został jeden kondensator ceramiczny, ten taki malutki 22 pico. Nie wiem, czy po prostu w zapasie, czy coś, ale na pewno już nie ma tutaj na niego nigdzie miejsca. Także ja teraz zrobię taką malutką troszeczkę modyfikację tego, znaczy modyfikację, ulepszę sobie tutaj zasilanie, podłączę coś takiego, kiedyś kupiłem do roweru, taka neonówka. I będzie to po prostu polegało na tym, że podłączę sobie baterię 9-woltową do tego i będę mógł sobie ją odłączać i załączać. Także to na pewno się przyda z tego roweru. Będę musiał sobie tylko tutaj kabelki uciąć od tego. I to idzie neonówka na bok. A te dwa kabelki sobie podłączymy pod tą płytkę. I w międzyczasie sobie postaram wykombinować jakąś obudowę do tego, żeby była. No i co? Już w zasadzie już pozostało mi tylko podłączenie właśnie tej baterii. I zaraz lecimy z uruchomieniem. Tylko najpierw sobie postaram obrać tutaj z izolacji to. Nie chce mi coś łapać. Także użyjemy, to już jest tak małe, że nie złapie mi, to użyjemy sobie takiego malutkiego skalpela. Jeden przewodzik. Drugi przewodzik. Plus i minus. OK. Teraz zostało mi tylko pocynowanie tego przewodu i dolutowanie się do płytki. Pod wejście zasilania oczywiście. Zobaczymy, jak to zadziała. Chyba troszeczkę mi za dużo tutaj ucięło tych kabelków, drucików. Szkoda, że to nie łapie, bo tu już jest na najmniejszym. No nie łapie niestety takiego kabelka już. Dobra, teraz mniej więcej jest ok. Że robię pauzę, pocynuję sobie i zobaczymy, czy to się włączy. Dobra, pokażę Wam, jak się podlutowałem. Chciałem się podlutować. Zrobię najpierw ostrość może. Chciałem się tutaj podlutować pod te piny plus i minus, ale uznałem, że się wlutuje tutaj do gniazda bezpośrednio min plus. Tutaj z boku minus. Także sprawdzimy sobie po podłączeniu teraz pod
baterię. Najpierw ustawię sobie na 0. Czy to się załączy? A tutaj nowa bateria, kupiona w sklepie za 7 zł. Także lecimy z taką już, powiedzmy, końcową weryfikacją tego wszystkiego i podłączmy sobie baterię. Z ciekawości sprawdzimy sobie, ile ta bateria ma tutaj naszego prądziku, ale powinna być sprawna, że ustawimy sobie 60 V. I teraz sprawdźmy sobie tutaj bezpośrednio na stykach baterii. Uwaga! 9,52. Wow, to nawet mocno naładowana. Oczywiście podłączyłem na odwrót bieguny. 9,51. No super, super. Dobra. Myślę, że to się nic nie wydarzy, że tam pół wolta różnicy. Także sobie oczyśćmy tutaj. No i co robimy? Pierwsze podłączenie. Wiecie co, może ja sobie wyłączę światło, będzie to lepiej chyba widać trochę. Tak, lepiej, zdecydowanie. Nawet daję radę. Oświetlenie włączamy przyciskiem power tutaj, magicznym. Słuchajcie, jest 0. I teraz pytanie, powiem wam szczerze, nie wiem jak podłączyć tutaj te przewody, żeby mierzyć jakiegoś tam rezonatora kwarcowego. Lutownicę sobie już wyłączę. No i dobra, powiedzcie mi teraz, jak ja mam to wykorzystać do zmierzenia jakiegoś rezonatora kwarcowego? Czy tutaj są te otwory na to? Może ja się przełączę na Firefoxa i wam to lepiej pokażę. Patrzcie się. To nie to, to. Czy to się tutaj podłącza? Plus i minus. In, plus i minus. W zasadzie będę musiał sobie jakiś filmik włączyć, kurde, żeby zobaczyć, jak tym mierzą. Także lecimy na YouTube za chwilkę. Jeszcze taki końcowy filmik. I jak znajdę, to pokażę wam mniej więcej, o co chodzi. Okej, ja na razie znalazłem filmik na YouTubie. Pokażę wam mniej więcej, jak wygląda pomiar takiego rezonatora kwarcowego, typowego, którego można znaleźć na przykład w jakichś tam starych radiach. Zobaczcie, tutaj gościu sobie podłączy pod zasilacz i wtyka taki rezonator kwarcowy, dosyć, powiem, znany chyba w większości, i pokazuje mu, że ma 16,89 MHz, chyba. A w co je dokładnie wpina w ten? Dokładnie tutaj są te trzy takie dziurki i on wpiął pewnie w tom i w tom. I powiem wam, że sobie chyba zrobię od Arduino kabelki takie dwa wyprowadzę i jeszcze dolutuję na końcu im taką chwytaczkę, że będą fajnie łapać takie rezonatory. Albo jakieś igiełki dwie, które mogłyby badać taki rezonator kwarcowy. On coś tutaj gada po angielsku, nie rozumiem, o co chodzi dokładnie. No ale mniej więcej chodzi o to, że pomiaru dokonujemy właśnie na tym. Nie mam teraz głosu na słuchawkach, co on mówi dokładnie, ale pokażę wam jeszcze jeden taki motyw, bo coś też pokazywał tutaj. Chodzi to o to in plus minus. Być może to jest jeszcze dodatkowe zasilanie, które można sobie podłączyć, nie wiem, pod baterię czy coś w tym stylu. To jest ciekawe. Musiałbym znaleźć może jakiś polski filmik, który by pokazywał, ale tu mamy jeszcze drugi filmik, który pokazuje nam też jak jest. No widzicie, to jest świetnie. W ogóle wam to pokazuje? Tak, pokazuje, ok. Zobaczmy sobie, co on tutaj nam pokaże. O, tutaj widzę, że jest filmik na części pierwsze rozłożone. Także podlinkuję go też do mojego filmiku, jakby ktoś był ciekawy, jak to wszystko działa i tak dalej. Wow, tutaj widzę, to nieźle.
Nieźle to testuje jeszcze tego. Oscyloskop. Ło kurczę. Nie, to jest generator. Sobie ustawia. W sumie ja mam też ten generator, którym mógłbym coś tam się pobawić. Ale powiem wam szczerze, że już na dzisiaj sobie robię pauzę. Być może w jakiejś drugiej części filmiku pokażę, jak to działa. Na jakimś właśnie rezonatorze kwarcowym. Dobra, słuchajcie. Ja na tym zakończę filmik i powiem wam tak. Jak za tą cenę, mały modzik jeszcze dodany, sobie włączam to przyciskiem. Fajnie, fajnie. Aha, jeszcze tutaj przycisk jest, do czegoś służy. Który nie reaguje na nic. Dziwne, a powinien coś tam przełączać, tego co widziałem na filmiku. Chwila, muszę coś sprawdzić, bo coś mi nie gra. Jakbym zwar. Też nic. Też nic. Dziwne, poczekajcie, wezmę pensetę. No tak jakby on by nie działał. Ale dlaczego, pytanie? O. Widzicie? Aha. Działa jednak. Dziwne. Tutaj co pisze? Table? Nie wiem, o co chodzi. Tu też nie wiem, o co chodzi. ADD. Sub. Zero. Table. To nie wiem. Totalnie. Quit? Quit? Naps. Nie wiem też, o co. No. No PSU? Nie wiem. Zero. Ok. I co, on się przełączy na zero sam? Spróbuję go teraz wyłączyć. Aha. Nie wiem, o co chodzi z tymi trybami tutaj przełączania. Powiem wam szczerze, nie wiem, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie z takim czymś i wie, o co chodzi, to byłbym bardzo wdzięczny za jakieś info, ale naprawdę nie wiem na ten moment, o co chodzi z tymi trybami. Być może jeszcze się nie doinformowałem więcej. Ale słuchajcie, ja już na tym zakończę. Jestem troszeczkę zmęczony, bo siedziałem przy tym chyba, nie wiem, z 2 albo 3 godziny. Tak sobie powolutku dłubiąc. Także to jest pierwsza część. Generalnie polecam za tą cenę. Myślę, że się opłaca. A zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało faktycznie w pomiarach tych rezonatorów kwarcowych. Jak będę miał jakiś, wylutuję skądś, zrobię na pewno filmik pokazujący, jak to działa. To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.